kolejnym filmie. Dziś film poświęcony nowemu prawu zamówień publicznych i pierwszy dotyczący umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zapraszam. Rozpocznę od tego, że zgodnie z nową specyfikacją w jej treści zamieścić należy tylko projektowane postanowienia umowne, które zamawiający zamierza wprowadzić do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niemniej jednak, przygotowując całość dokumentacji, należy przygotować umowę i sporządzić jej zapisy. I dzisiaj będę omawiała elementy, które w umowie powinny się znaleźć bądź mogą się znaleźć, co nowe prawo mówi w zakresie wytycznych dotyczących konstruowania tych zapisów. Rozpocznę od rzeczy, które zasadniczo się nie zmieniły, czyli od formy umowy i od okresu obowiązywania. Jeśli chodzi o formę bez zmian, jest to forma pisemna pod rygorem nieważności. Jeśli chodzi o okres obowiązywania umowy, zasadniczo mamy nadal tutaj okres nie dłuższy niż 4 lata i w przypadku umowy zawieranej na świadczenia powtarzające się, ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata. Nowością jest to, że znika obowiązek zawiadomienia prezesa urzędu o zawarciu takiej umowy na okres powyżej 4 lat. Obecnie on funkcjonuje. Regulacje dotyczące umów na czas nieokreślony, nie będę ich omawiać, są po prostu takie same, analogiczne. Zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania zapisów umowy, klauzule abuzywne. Wprowadzenie przykładowych klauzul abuzywnych jest stosunkową nowością w nowym prawie zamówień publicznych. Oczywiście zaznaczam, że katalog, jeśli można nazwać to katalogiem, tych klauzul abuzywnych, bo mamy ich 4, jest bardzo ogólny i otwarty i stanowi tylko przykład. Nie mylić należy tego z klauzulami abuzywnymi i ich katalogiem, który mamy do czynienia w przypadku ochrony praw konsumentów. Tam mamy do czynienia z konkretnymi zapisami umownymi uznanymi za klauzule niedozwolone. W przypadku zamówień publicznych z pewnością będzie to przyszłość, którą wykształci praktyka, która zacznie się kształtować po wejściu w życie nowego prawa. Mam na myśli tutaj sytuacje następujące, kiedy wykonawca uzna, że zapis umowy jest rażąco nieproporcjonalny i przenosi na niego wszelkie ryzyka związane z realizacją umowy, może skorzystać z odwołania, wnieść odwołania na taki zapis w tym zakresie. I myślę, że na kanwie tych odwołań i ich wyników powstanie taki katalog, zacznie się kształtować. Konstruując umowę, trzeba będzie więc zastanowić się nad jej zapisami, aby na wypadek takiego odwołania móc się skutecznie bronić, a konkretnie treści sporządzonej przez nas umowy. Jak to wygląda w nowym prawie zamówień publicznych? Czym są te klauzule abuzywne? Te ich przykłady. No, wymienię pokrótce. Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okoliczności bądź zakresem zamówienia. Naliczanie kar umowy za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy. Odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Jak podkreślałam, mają charakter bardzo ogólny, nie stanowią katalogu zamkniętego. Tak naprawdę dodać musimy do nich wszystkie postanowienia, które wprowadzą w umowie ten brak proporcjonalności i przewagę ryzyka po stronie jednej ze stron, szczególnie wykonawcy. Ryzyko powinno być rozłożone proporcjonalnie. Tak w zasadzie każda z tych klauzul abuzywnych to może być bardzo dużo różnych zapisów. Płynący z tego wniosek jest taki, że należy je przeanalizować, konstruując umowę pod kątem jakichś tutaj odwołań i ewentualnej obrony w związku z wniesionym odwołaniem. Podstawowe elementy umowy. Te mam na myśli obowiązkowe elementy. Nowa ustawa wprowadza nowość, usystematyzowuje przepisy dotyczące umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzając artykuł 436,
w którym wymienione zostały elementy obowiązkowe, które każda umowa powinna zawierać. Nie jest ich dużo. Ja dziś omówię te podstawowe. Nie pominę umowy o roboty budowlane celowo, bo o niej powiem osobno. Zsumuję wszystkie informacje. Jeśli chodzi o krótki przegląd, którego teraz dokonam, to po prostu je wymienię, krótko mówię. Przede wszystkim musi być tam planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych. Wyraźnie ustawa mówi, że ma być określony w dniach, tygodniach, miesiącach, latach. Dotychczas też tak się już zdarzało, że podawaliśmy taki. Najczęściej był w latach, bardzo rzadko precyzowany był dokładnie, ale zdarzały się takie sytuacje. Jeśli chodzi o brak możliwości wskazania tej konkretnej daty wykonania umowy, może tak się stać, jeżeli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną, to nowość i stanowi tutaj jako przykład tej obiektywnej przyczyny, która uniemożliwia nam wskazanie daty planowanego terminu zakończenia, jest to realizacja zamówień ze środków unijnych, gdyż tam zamawiający nie w pełni ma na to wpływ. Kolejnym elementem to są warunki zapłaty wynagrodzenia. Element naturalny, ale dalej opowiem, że jakby też wymaga pewnego uregulowania w zależności od zasad, które wprowadzimy, długości umowy itd. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony tym samym, należy wprowadzić zapisy nie tylko o karach umownych i ich wysokości, ale również o sumowaniu, ograniczeniu, wprost napisaniu, jaka ta odpowiedzialność wynikająca z kar umownych będzie wysoka. Mam tu na myśli konkretną wysokość, kwotę pieniężną. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, tutaj zasadniczo przeniesiono obecnie obowiązujący artykuł 142 ust. 5 ustawy oraz dodano, że wskazać należy wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia. Co za tym idzie, jeżeli nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, również podwykonawcy i w przypadku tutaj zaległości mamy ochronę podwykonawców, wprowadza się tutaj taki dodatkowy zapis. Zasadniczo więc są cztery obligatoryjne elementy, pozostałe to są elementy fakultatywne. Oczywiście ustawodawca określił, doprecyzował, jak one mają być kształtowane. O tym jednak opowiem później. Prawo opcji w umowie. Jeśli chodzi o prawo opcji, powinno ono zostać oczywiście uregulowane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji. Dodatkowo powinny być tam zawarte precyzyjne zapisy dotyczące przede wszystkim rodzaju i maksymalnej wartości opcji, określające okoliczności skorzystania z opcji i nie modyfikujące ogólnego charakteru. Jeśli chodzi o zapisy, które później przesuniemy do umowy, one powinny przede wszystkim korespondować z tym, co zawarliśmy w ogłoszeniu i specyfikacji. Powinny stanowić rozwinięcie tych zapisów, odnosić się wprost do nich, nie powinny wprowadzać nic nowego, odstającego od tych zapisów. Jeżeli będzie taka sytuacja miała miejsce, takie zapisy po prostu będą nieważne. Konstruując więc prawo opcji, należy przemyśleć zapisy umowne i już być może na tym elemencie, kiedy będziemy konstruować ogłoszenie i specyfikację, zacząć tworzyć sobie te zapisy, bądź myśleć, jak one mają wyglądać, żeby później to wszystko ze sobą korespondowało i było to przedmiotem jakiegokolwiek zarzutu. Ten film zakończę mówiąc o zaliczce i wypłacie wynagrodzenia. Wypłata zaliczki na realizację zamówienia. Po pierwsze, trzeba to przewidzieć w ogłoszeniu i dokumentów zamówienia, mam tu na myśli specyfikację. Dotyczy to przypadków, kiedy zawieramy umowę na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Po drugie, znosi się ograniczenia dotyczące wypłaty zaliczki w przypadku zastosowania trybu z wolnej ręki bądź negocjacji bez ogłoszenia. Wypłatę zaliczki gwarantuje wykazanie, że poprzednia została wydana na realizację części zamówienia, celem której została wypłacona i ta część została wykonana, tym samym zaliczka spożytkowana. Tutaj warto zastanowić się, jak to sprawdzić, jaki zapis umowny skonstruować. Zamawiający może zażądać również zabezpieczenia wypłaty zaliczki,
Tutaj posługujemy się tymi klasycznymi stosowanymi zabezpieczeniami typu poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa czy weksel. W przypadku, gdy wartość zaliczki przekracza 20% wynagrodzenia, które należy się wykonawcy, zażądać należy obowiązkowo takiego zabezpieczenia. W umowie wtedy należy zawrzeć zapisy dotyczące tego, jakiej formie ma być ta zaliczka, jaką wysokość zabezpieczać i jak następuje zwrot zabezpieczenia. Zaliczka nie może być również mniejsza niż 5% wynagrodzenia, które należy się wykonawcy. Jeśli chodzi o wypłatę wynagrodzenia w częściach, dotyczy to również umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy. Wypłata następuje po wykonaniu kolejnej części zamówienia. Należy ustalić, w jaki sposób tutaj dokonywać potwierdzenia weryfikacji. Taki zapis w umowie z pewnością powinien się znaleźć. W umowie należy wskazać, za jaką część, czyli jakie poszczególne etapy wykonania zamówienia, jaki procent wynagrodzenia będzie wypłacany. Posługujemy się tutaj procentem, pamiętając, że ostatnia część nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejną część filmu poświęconą umowie. Omówię tam pozostałe części. Myślę, że pojawi się również praktyczny przewodnik, który pozwoli konstruować przyszłe umowy. Zapraszam w międzyczasie również na Instagrama, Facebooka i bloga. Jeśli masz pytania, zadaj je mailowo bądź w komentarzach.